Ostatnio byłamy w jednej z restauracji Magdy Gessler, i wiemy, że tam ceny dla niektórych są dość wysokie. Ale czy to faktycznie nie jest tak, że jak mamy dobry produkt, no to powinniśmy jednak za niego zapłacić? Jak to mówią ekonomiści? Ktoś albo coś, albo produkt jest tyle wart, ile rynek jest w stanie za niego zapłacić. Więc ja rozumiem, że jeśli idę do restauracji, czy do kawiarni, czy do cukierni Magdy Gessler i widzę tam te ceny, to jakoś na to się godzę, bo jestem jej fanką, bo lubię, bo wierzę, że to jest z prawdziwych, dobrych składników, ale nikt nikomu przecież nie nakazuje kupowania tych produktów. Czasem mi się wydaje, że rzeczywiście te ceny są trochę za wysokie. Ja jestem matką ekonomiczną przy czwórce dzieci, tak dużej rodzinie jeszcze mamy psa który też jest naszym naturalnym czworonożnym kompostownikiem, więc wydawanie ogromnych ilości pieniędzy na jedzenie nie do końca się na to godzę, ale jednocześnie ja potrafię gotować. Rozumiem, że ktoś, jeśli nie potrafi i ma na przykład specjalną okazję i chce zamówić tort od Magdy Gessler, to to jest wyjątkowe przeżycie i, i ma pewność, że ten tort będzie fantastyczny. No ale. To już ustala Magda Gessler, to jest jej biznes yy, i myślę, że trochę to, yy, jak to się mówi, każdy orze jak może yy, i tyle. No. Ja rozumiem, że zdarzyło Ci się spróbować potraw Magdy. Tak. tak, ja jestem fanką Słodkiego i Słonego. Dawno tam rzeczywiście nie byłam, bo od wielu lat nie jem słodyczy, ale, yy, ale znam to miejsce bardzo dobrze. Również znam gotowanie Magdy, więc myślę, że można jej ufać, jeśli chodzi o, o składniki i o jakość tak. tych produktów.